Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii pod tytułem Struck by Science, zorganizowanej przez Polską Akademię Nauk, Stację Naukową w Wiedniu. Celem naszego podcastu jest zachęcenie do dyskusji na temat aktualnych, interesujących zagadnień z naukowego punktu widzenia. Nazywam się Konrad Maraszyk i jestem bibliotekarzem w Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce Ślepa kuchnia, jedzenie i ideologia w PRL. Jest z nami autorka, pani Monika Milewska. Jest absolwentką historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Stypendystka m.in. ministra kultury, ministra edukacji narodowej, rządu Francji i rządu Włoch, miesięcznika Polityka czy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Monografia autorstwa Moniki Milewskiej stanowi niesamowicie smaczną podróż w okres pełen kontrastów. Czytelnik może szybko odkryć dwudzielność państwa i społeczeństwa w codzienności. Dzięki barwnym wspomnieniom dowiadujemy się, że władza, jak i obywatele, co innego mówią, co innego myślą, a zupełnie co innego robią. Jednak zacznijmy od początku. Dzięki spotkaniu z autorką podczas dyskusyjnego klubu dowiedzieliśmy się, czym jest ślepa kuchnia. Dla niej jest ona przede wszystkim metaforą. Metaforą tego państwa, całego systemu komunistycznego, ale przede wszystkim tego, jak władza administrowała kwestiami związanymi z wyżywieniem, zaopatrzeniem, kształtowaniem również gustów kulinarnych tego społeczeństwa. Autorka spróbowała to wyjaśnić, bo ślepa kuchnia to jest coś, co jest zamknięte. Coś, co nie ma okna, coś, co jest ograniczeniem. I tak właśnie wyglądała ta kuchnia. Brakowało bardzo wielu produktów, brakowało dostępu do przepisów, brakowało przede wszystkim przypraw. To wszystko zamykało nas w jakiejś bardzo ograniczonej rzeczywistości. W rzeczywistości potraw, które Polacy mogli w tym momencie przyrządzić, zamykało też nas na świat kulinariów, na różne smaki, które były niedostępne. Z powodu braku tych produktów i przypraw. Ślepa kuchnia to też jest pewien ślepy zaułek, w który władza zapędziła społeczeństwo, ale też zapędziła sama siebie, bo traktując jedzenie, ale i traktując wszystko niesłychanie ideologicznie, doprowadziła do upadku bardzo wielu instytucji, które wcześniej działały bardzo sprawnie. Doprowadziła na skraj przepaści rolnictwo indywidualne z przyczyn ideologicznych, z powodu chęci kolektywizacji tegoż rolnictwa. Zniszczyła prywatny handel, zniszczyła pośredników prywatnych, bo wszystko, co prywatne, było ideologicznie podejrzane, wręcz nieczyste, a zatem zniszczyło podstawowe struktury, które umożliwiały sprawne zaopatrzenie w żywność. I sama miała przez to wiele problemów, bo przecież wiemy, jak potoczyła się historia PRL-u w zasadzie od kolejnej podwyżki cen mięsa do strajków, demonstracji, wychodzenia ludzi na ulicę, czasami nawet krwawych ofiar. Do kolejnego wydarzenia, które wstrząsało Polską i to właśnie najczęściej z powodu złego administrowania żywnością. Miejscem, które towarzyszyło może już niewielu z nas, zwłaszcza niewielu osobom młodym, jednak ludzie, którzy wychowywali się w PRL-u, bardzo często korzystali z tej ślepej kuchni i znali pewne jej mankamenty, które myślę, że są już dosyć wyraźne. Już nie tylko dlatego, że pomieszczenie było niedoświetlone, a w tych czasach pożarówki było trudno, bardzo często też wyłączano prąd. Myślę, że to nie było kompletnie bez znaczenia, ale też było to miejsce bardzo źle wentylowane. Ta skarga przewija się w bardzo wielu wspomnieniach, które autorka zebrała na potrzeby tej książki. Wiele osób się skarży, że musiała wąchać na przykład obiady swoich sąsiadów i sami nie potrafili sobie na przykład poradzić z ewakuowaniem zapachu kapusty z własnego mieszkania. A więc to był taki wynalazek oszczędnościowy, wynalazek epoki Gomułki, który oszczędzał na wszystkim. Z autorką rozmawialiśmy też o kuchni PRL-u, wspomnieliśmy o oszczędnościach. Nasuwa się pytanie, co się stało z kuchniami, ślepymi kuchniami, pod względem architektonicznym. Czy być może tak jak kuchnia polska, która otworzyła się na nowe smaki, nastąpiła zdecydowana poprawa dostępności, od chociażby przypraw, czy na egzotyczne dania. Co się stało z samą ślepą kuchnią? Czy ona nadal istnieje? Czy możemy wręcz mówić o architektonicznym zabytku? Tutaj autorka wspomniała o wyjątkowym zaproszeniu, ponieważ jedna z dwóch redaktorek książki jest właścicielką takiej kuchni ślepej, niezmienionej.
co jest teraz prawdziwą gratką, także dla badacza, ponieważ kuchnia ta w formie niezmienionej jest zaopatrzona w taką bardzo dziwną, przeszkloną ścianę, która składa się z wielu malutkich okienek, w tym niektóre są nieusuwane, natomiast inne można odsunąć. I tak jak w barze mlecznym, zrobić z tego okna takie okienko podawcze, przez które można w jedną stronę przekazywać do pokoju potrawy, w drugą stronę brudne talerze. A więc takie ślepe kuchni już naprawdę jest jak na lekarstwo w Polsce. Oryginalnych, ponieważ od początku lat 90., kiedy Polska cała się zmieniała, zmieniało się również nasze podejście do kuchni. Te ślepe kuchnie były przekształcone w coś, co zaczynało być krzykiem mody, czyli w aneksy kuchenne. Coś, co każde dziecko zna, coś, co z nami jest już od tylu. Bardzo też kulturowo oswojone, mają swoich przeciwników, zwolenników. Jednak są naszą współczesnością, a więc te ślepe kuchnie stały się niewielkimi aneksami kuchennymi. Podczas spotkania z autorką zastanawialiśmy się nad różnymi metodami, które świetnie znamy, indoktrynacji politycznej. PRL był pełen symboli, chociażby Solidarność. Z drugiej strony, moja pierwsza myśl jako historyka to WZ-ka. Czy były dania symbolizujące PRL? Udało nam się odpowiedzieć i na to pytanie. Zdecydowanie kuchnia polska była mniej bogata, dużo mniej bogata w symbole komunistyczne niż kuchnia naszego wielkiego sąsiada, bo tam poza właśnie takimi wyrobami cukierniczymi, które mógł sobie komsomolec zamówić na swoje urodziny, które mu przypominały ideologię wielkiego kraju i narodu radzieckiego, to funkcjonowało też takie danie, które nazywało się szarlotką Lenina, czyli takim ciastem, które podobno było ulubionym ciastem z czasów dzieciństwa wielkiego wodza. U nas raczej nie typowano ulubionych dań naszych pierwszych sekretarzy. Chyba że przypadkiem jedli to samo, co pierwsi sekretarze, ponieważ to były informacje utajnione, bardzo niewiele wiedzieliśmy o życiu prywatnym naszych przywódców, a więc nie było takich dań kultowych. Z WZ-ką sprawa jest nie do końca jasna, ale możemy być blisko pewności, że została nazwana na cześć budowanej właśnie w tym samym czasie słynnej warszawskiej trasy WZ, której budowa również była bardzo rozgłośniona w przełomie lat 40. i 50. Oczywiście inne hipotezy również się pojawiają. Są podejrzenia, że nazwa oznacza coś innego, chociażby WZK, czyli wypiek z kremem. Jednak wersja dotycząca trasy wydaje się najbardziej prawdopodobna. Zresztą ciasto do tej pory jest chętnie spożywane. Myślę, że nie tylko w Warszawie. Pojawiło się nawet przy okazji promocji ślepej kuchni, więc myślę, że jest trochę z tym okresem wyrośnięte i z pamięcią o tym okresie. Ale czy mamy coś jeszcze więcej? Myślę, że wszystko inne będzie już bardziej naciągane. Chociaż na przykład kiełbaski to jest coś, co kojarzy się każdemu z obchodami Wielkich Świąt tego czasu, czyli 1 maja, 22 lipca. One pojawiały się na straganach, pojawiały się nawet na trasie pochodu. Można było się wtedy zaopatrzyć kiełbaski, ustawiały się oczywiście także świąteczne kolejki, tradycyjne kolejki po kiełbaski w różny sposób podawane, bo to były albo z wody, albo z rusztu i można było nabyć włącznie z bułką, albo z chlebem i obowiązkowo z musztardą. To było coś, co przyciągało ludzi na państwowe manifestacje. To było czasami poza przymusem jedyny powód, dla którego ludzie się tam pojawiali, także po zaopatrzenie świąteczne. Podjeżdżały wozy, z których można było kupić sobie na co dzień niewidziane produkty żywnościowe. Co jeszcze pozostało w naszej pamięci po tamtych czasach? Zdań trochę bardziej kontrowersyjnych to pierogi ruskie, które były polem do dowcipów. Na przykład czym się różni Komitet Centralny PZPR od Baru Mlecznego? Oczywiście niczym, bo i tu śląskie, ruskie i leniwe. Czasami za opowiadanie takich dowcipów trzeba było ponieść konsekwencje. Na przykład kabaret Olgi Lipińskiej w 1978 roku został na kilkanaście miesięcy zdjęty z telewizyjnej anteny. Właśnie z powodu takiego nieopatrznego dowcipu na temat pierogów ruskich, które wyszły, a w zasadzie tam nie padło słowo pierogi ruskie, które było zbyt niebezpieczne na antenie. Jan Kobuszewski opowiadał o pierogach,
ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Zastanawialiśmy się podczas tego wywiadu, czy może właśnie paradoksalnie do tej idei kontrastów i narzucenia ideologii, czy nie pasowałyby wszystkie te dania zagraniczną nazwą mające dać poczucie światowości Polakowi w PRL-u. Wymieniłbym tutaj chociażby placek po węgiersku, czy śledzia po japońsku. Jak było właśnie z tymi daniami i o tej ideologii? Czy być może właśnie tutaj rząd próbował nadać egzotykę poczucie światowości PRL-u poprzez kuchnię? W pewnej mierze tak, ale bardziej kładłbym nacisk na to, co się działo w czasach Gierka, czyli na wprowadzenie licencji na Coca-Colę. Otwarcie wytwórni Coca-Coli to nadawało pozoru światowości naszemu przemysłowi spożywczemu. Ale autorka myśli, że jeśli chodzi o poszczególne dania, tutaj trzeba badać historię globalnie. Jest dużo wątpliwości, na przykład jeśli chodzi o rybę po grecku. Nie mamy pewności, kiedy ta nazwa się pojawiła. Czy to nie było jeszcze przed PRL-em i czy to nie jest pokłosie naszych wyobrażeń o kuchni greckiej. Bo kuchnia grecka miała chyba z jednej strony warzywa. Rzeczywiście jest takie danie w kuchni greckiej, które troszkę z wyglądu przypomina naszą rybę po grecku, ale są inne składniki, bo w naszej wersji mamy cebulę, marchewkę, zaś w wydaniu greckim to były pomidory, oliwka, czyli nie do końca wszystko się zgadza. Pewnie inaczej była też przyrządzana, to była cała ryba, a nie jak u nas filety, a więc nie jest to jeden do jednego, ale są to wyobrażenia. Historia tego dania gdzieś ginie w zamierzchłej pamięci pokoleń, więc ta ryba mogła pojawić się na stołach polskich wcześniej. A to była bardzo ważna ryba. Może w niektórych rodzinach do tej pory jest bardzo ważna, bo jest jednym z najwigilijnych, a więc także w kwestiach obrzędowych. Poza tym wymaga wiele trudu, aby ją przygotować. Jeśli chodzi o placek po węgiersku, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś skrótem. Ponieważ w Polsce, która była zafascynowana od lat 60. kuchnią węgierską, niestety brakowało produktów, czyli brakowało dobrej papryki, brakowało przypraw, dobrej papryki w proszku, chociaż była owszem przez naszych bratanków eksportowana, ale akurat nie do Polski, więc trzeba było się zaopatrzyć we własny import. Wtedy, od połowy lat 60., bardzo dużo osób wybiera się nad Balaton, czyli takie w czasy wypoczynkowo-handlowe, i przywozi stamtąd paprykę, bardzo często do celów dekoracyjnych. Właśnie te ślepe kuchnie były dekorowane całymi wiązkami czy wianuszkami z ostrej papryki węgierskiej, bułgarskiej, a więc była to dekoracja, a do zup czy gulaszy trafiała, jak już przestała być atrakcyjna wizualnie. To zaopatrzenie szwankowało, więc nawet ta papryka mielona była pośredniego gatunku, więc trudno było tworzyć ten oryginalny smak. Jakiś kucharz wpadł na pomysł, żeby pójść na skróty i połączyć polskie smaki, czyli placki ziemniaczane, z gulaszem, i stąd powstało danie, do którego nie przyznałby się żaden Węgier. Wspomnieliśmy o kiełbaskach i tej słynnej, dzisiaj byśmy powiedzieli, kiełbasie wyborczej. Właśnie, z jednej strony mówi się o kolejkach, z drugiej strony pojawia się nagle kiełbaska na każdych pochodach, ale z tego, co udało mi się wyczytać, rola mięsa mogła urosnąć do sprawy życia i śmierci. Dlatego chcielibyśmy nieco więcej porozmawiać o aferze mięsnej, która rzeczywiście była kwestią życia i śmierci. Przemysł mięsny, tak zastanawialiśmy się z autorką, był bardziej skorumpowany niż wszystkie inne gałęzie gospodarki. Ale miał szansę tutaj na palmę pierwszeństwa dlatego, że zapotrzebowanie na mięso było wielkie. Zresztą trudno było żyć na wegetariańskich czasach, gdy warzywa pojawiały się sezonowo, owoce też były sezonowe. Było też trochę mrożonek, ale ile można żyć na samych mrożonkach? Brakowało soi, brakowało takich rzeczy, którymi wegetarianin mógłby, tak jak obecnie, umilać sobie życie, a więc nie było takiej opcji. Prawie wszyscy jadali mięso. Ale tego mięsa było ciągle za mało. Ono trafiało do drugiego obiegu w różny sposób. Było czasami wykradane w transporcie, był nielegalny ubój. Mieszkańcy miast zaopatrywali się pokornie albo u tak zwanej baby z cieleciną, albo u znajomego bądź krewnego na wsi. Wtedy bardzo dużo osób miało bliski kontakt z wsią. Z tego powodu tego mięsa było coraz mniej i mniej, ustawiały się po nie kolejki, a było go coraz mniej, ponieważ nielegalny handel dotyczył również tych, którzy je legalnie sprzedawali, czyli dyrektorów wielkich przedsiębiorstw handlu mięsnego, i w tym sektorze rzeczywiście powstała mafia. Możemy mówić o mafii mięsnej i mafiozach, o dyrektorach,
bardzo wysoko postawionych osobach, które za łapówki zapewniały opiekę nad poszczególnymi kierownikami sklepów. Przecież ci kierownicy otrzymywali lepsze placówki, lepsze zaopatrzenie, więc sami mogli to robić na boku, sami zarabiając w nieuczciwy sposób, informując swoich znajomych, znowu za łapówki o dostawach, sprzedając lepsze gatunki mięsa za łapówki. Więc można było w różny sposób sobie te tusze mięsne podzielić tak, żeby każdy był zadowolony. To znaczy każdy ten, kto miał do mięsa bezpośredni dostęp. I ten proceder oczywiście trwał latami, tak jak we wszystkich innych działach gospodarki. Po prostu się kradło i to był pewien nawet etos PRL-u. W pewnym momencie Gomułka, który zresztą prywatnie ascetą zdrowo się odżywiał, dodatkowo swojej żonie nie pozwalał pić kawy. Organizowane przez niego przyjęcia były niezwykle skromne, więc jako człowiek z zasadami postanowił rozwiązać ten problem. On zresztą wierzył, że kradzieże to jedyna przyczyna tego, że nie ma tego mięsa w sklepach. On zresztą był ekonomistą z Bożej łaski. Potrafił się zajmować sprawami typu ile było cukru w cukrze, ile można było pozyskać z buraków cukrowych gotowego produktu. Potrafił zamęczać godzinami swoich współpracowników takimi drobnostkami, którymi powinien się zajmować gospodarz na wsi, a nie przywódca kraju. Postanowił zrobić w kraju porządek. Poza tym miał też zielone światło z Moskwy, bo od początku lat 60. wchodzi w Związku Radzieckim nowe prawo antyspekulacyjne. Bardzo restrykcyjne i tam sypią się wyroki śmierci. Skoro można i w Związku Radzieckim, to pewnie u nas. W październiku 1934 roku rusza tak zwana afera mięsna. Pojawia się groźba w postaci składu sędziowskiego. Jej przewodniczącym zostaje Roman Kryże. Ten słynny sędzia od powiedzonka sądzi Kryże, będą krzyże. I rzeczywiście tak się dzieje. Zapada jeden wyrok śmierci na dyrektora Stanisława Wawrzyckiego, który sam na siebie donosi. Godzi się na współpracę, mówi ile dostał łapówek, potem trochę się z tego wycofuje, a ta kwota jest rzeczywiście porażająca. Ta kwota to 3,5 miliona ówczesnych złotych. To jest coś, co robi wrażenie nawet na funkcjonariuszach partyjnych. Po prostu nie widzieli na oczy takich pieniędzy i wyrok jest absolutnie drakoński. Co więcej, taki wyrok zapadł już w aferze Skórzanej. To nie jest nowość, ale w aferze Skórzanej nie zostaje wykonany. Tutaj Stanisław Wawrzycki nie otrzymuje od państwa prawa łaski i w ciągu kilku tygodni wisi na steryczku. To jest coś, co nagle zmienia postać społeczną. Pierwotnie ludzie cieszyli się, że złodziej zostaje ukarani. Ludzie trafiają do więzień i cała afera zostaje ujawniona. Te nastroje oczywiście buzowały. W kolejkach bardzo często objawiały się w inwektywach rzucanych w kierunku sprzedawczym, ale kiedy wyrok zostaje wykonany, społeczeństwo spuszcza głowy po sobie i uważa, że tak się jednak nie robi, że to jest wyrok, który absolutnie nie powinien zapaść. I ludzie też zauważają ten marazm, który uruchomiła władza, że zamiast mięsa na haku władza powiesiła na szubienicy Wawrzyckiego. Władza znalazła kozła ofiarnego, natomiast zaopatrzenie wcale się nie poprawiło. To zaopatrzenie wynikało z ogólnego złego zagospodarowania systemu. Skoro afera mięsna skończyła się, w sumie można powiedzieć, bardzo żywiołowo, jak na PRL, jak na możliwości władzy, zastanawiam się, czy można było uciec od braku mięsa poprzez zamawianie dań w restauracjach czy w słynnych barach mlecznych, z których każdy mógł korzystać. Jak to wyglądało w PRL? W mojej książce piszę o pewnej kastowości tego systemu, o kategoryzacji restauracji, barów. Było to dużo bardziej zróżnicowane niż teraz, bo w zasadzie w restauracjach pojawia się coraz więcej rodzin z małymi dziećmi i to często nie świadczy nawet o jakiejś szczególnej zasobności portfela. Jest jednak moda na bywanie w restauracjach i to jest coś, co nas bardzo odróżnia, naszą współczesność od tego obrazu z czasów PRL-u, kiedy wiele osób uważało, że restauracje nie są dla nich i to z różnych przyczyn. Najczęściej chodziło o to, że są za drogie, że jednak gotowanie w domu jest bardziej ekonomiczne, ale też myślę, że władza stwarzała takie przedziały społeczne, które były dosyć ostre. Robociarz no, raczej nie korzystał z restauracji kategorii S, kategorii luks, ani nawet kategorii pierwszej. Już sam widzimy, że było mnóstwo kategorii. Były też kategorie trzecie i czwarte, tak zwane mordownie, gdzie z kolei
No, raczej szanująca się niewiasta nie wchodziła, zresztą taka aura zapachowa wokół tych miejsc była dosyć odpychająca i obyczajowa również, no bo tam kobieta mogła zostać po prostu ordynarnie zaczepiona. To nie było miejsce dla niej, nie dla samotnej kobiety, która by chciała po prostu zjeść obiad. A więc miejsc było wiele i były one specjalnie oznakowane. Czasami ta kategoria wybijała się bardziej niż nazwa restauracji czy nazwę baru. Wielu z moich respondentów, którzy też złożyli się na obraz PRL-u zamieszczony w mojej książce, mówiło, że do restauracji nie chadzało w ogóle, albo może tylko za swoich młodych studenckich lat. Do restauracji oczywiście tych najniższych kategorii wówczas, ale przynajmniej raz w miesiącu bywali w barze mlecznym. Te bary mleczne były takim miejscem najbardziej egalitarnym, miejscem, gdzie można było zjeść tani, czasami nawet dobry posiłek. Tutaj te wspomnienia są dosyć zróżnicowane. Ja raczej z początku lat, z takiego przełomu lat 80., 90., którego najlepiej zapamiętałam, studencki bar, tak zwany bar uniwersytecki, ale my wszyscy mówiliśmy na to karaluch, bar przy Uniwersytecie Warszawskim, no to pamiętam dosyć trudne warunki higieniczne. Pamiętam ograniczony dostęp do noży i to było to pokłosie PRL-u, ale też pokłosiem PRL-u było to, że spotykałam tam nie tylko moich kolegów ze studiów, ale również moich profesorów ze studiów. Profesorów, którzy byli dla mnie wielkimi autorytetami naukowymi. A więc rzeczywiście ta socjeta się tam mocno mieszała. Były tam osoby żebrzące, ale właśnie też te elity społeczne zaglądały do barów. Ten świat był jednocześnie, tak jak powiedziałam, w barach mlecznych zegalitaryzowany, ale też bardzo mocno zróżnicowany w innych kategoriach restauracji, bo do kategorii lux czy do kategorii S głównie zaglądali turyści dewizowi, to po pierwsze, czyli przybysze ze szczęśliwego zachodu, i dla nich to też ta gastronomia była przeznaczona. Ale także tak zwana prywatna inicjatywa, ci, którzy się dorobili, dorobkiewicze, bardzo często tak pogardliwie o nich mówiono. Albo też, no myślę, że wspominaliśmy o tych aferzystach z afery mięsnej, no myślę, że oni też mogli bez problemu tam zajrzeć i zostawić grubą kasę. A te restauracje, no rzeczywiście oferowały trochę inny świat smaków i przede wszystkim, no, dania dobrej jakości, mięso dobrej jakości i nawet w stanie wojennym te restauracje najwyższych kategorii były jedynymi, które zaopatrywano w mięso przez jakiś czas. A więc rzeczywiście te różnice były ogromne i różnice cenowe były bardzo duże i też różnice tego, jak to serwowano i co można było tam zjeść. Wspomina Pani też o respondentach. Jedną z rzeczy, którą zauważyłem podczas lektury książki, to nie tylko jak Pani analizuje te wspomnienia, ale ich bardzo dużą ilość. Zaprezentowano wachlarz różnych klas społecznych, o których wspomnieliśmy przy omawianiu kazy w restauracjach. Dlatego rodzi się pytanie, jak się udało zebrać tyle tych źródeł i co było najtrudniejsze w pisaniu o historii PRL-u? Tutaj przyznam się, że pomogli mi bardzo moi studenci, bo pracuję na kierunku etnologia, a więc wywiady. Wywiady to jest coś, co jest żywiołem moich studentów, wywiady pogłębione. Przygotowałam specjalny formularz i z tym formularzem wypuściłam moich podopiecznych w świat. I w ramach różnych zajęć przez kilka lat na zaliczenie przygotowywali właśnie takie wywiady, rozmawiali z różnymi osobami. Tutaj dawałam im dosyć wolną rękę. To mogły być osoby nawet blisko z nimi spokrewnione, dziadkowie czy jacyś starsi wujkowie. Stawiałam w zasadzie tylko takie ograniczenia wiekowe, że to musiały być osoby, które były już pełnoletnie w okresie PRL-u i osoby właśnie obdarzone taką dosyć dobrą pamięcią, chętne do rozmowy, bo oczywiście samo posiadanie dziadka, rocznik 28, no nie gwarantuje nam, że uzyskamy tutaj rzeczywiście coś więcej niż jakieś monosylabowe wypowiedzi, które nam niewiele wniosą do sprawy. Rzeczywiście udało się zebrać taki spory korpus, 116 tych wywiadów pogłębionych, formularzowych, niektóre miały nawet po kilkanaście stron objętości i to dawało pewien obraz społeczeństwa, ponieważ ci studenci zwracali się do osób po pierwsze zamieszkujących w różnych regionach Polski. Tutaj też starałam się, żeby przywożono mi też właśnie z jakichś zapadłych czasami wiosek gdzieś na rubieżach naszego państwa relacje
z dużych miast, ze stoczni oczywiście, czasami z Krakowa, czasami z Poznania, czy z jakichś, czy z Łodzi. Więc geograficznie było to w miarę zróżnicowane, choć oczywiście jest tam pewna nadreprezentacja, tak mówiąc ogólnie, Polski Północnej, bo większość naszych studentów gdańskich jednak pochodzi w promieniu, nie wiem, kilkuset kilometrów, zamieszkiwało i ich rodziny również zamieszkują w dalszym ciągu, a więc tutaj ten rozrzut geograficzny był, ale właśnie tak nie zawsze taki, jaki bym sobie życzyła. Zawodowy oczywiście jak najbardziej, bo tutaj i osoby z wyższym wykształceniem, i osoby, które no, nie wyszły poza swoją wieś, ale to właśnie to pozwalało też spojrzeć od różnej strony na różne zagadnienia, więc to tutaj zdecydowanie wydaje mi się wartością tych moich studenckich prac. Dodatkowo ja sama oczywiście uruchamiałam różne kontakty, jeżeli brakowało mi informacji na temat tego czy innego zagadnienia, to dzwoniłam, pisałam do różnych znajomych, którzy mogli mieć większą wiedzę, na przykład do Kazimierza Brakonieckiego, znanego poety z Olsztyna, który angażował się tutaj w kontakty polsko-francuskie, stąd mógł też dużo opowiedzieć na temat pomocy francuskiej właśnie dla regionu Warmii w latach 80. Więc no właśnie wypytywałam, kogo mogłam, o co mogłam. Jeździłam specjalnie do Nowej Huty, by rozmawiać z paniami, które pracowały w gastronomii w tamtych latach i zdradzały mi różne sekrety, również tej kastowości tej gastronomii, to jak wyglądała wówczas mordownia, a jak wyglądała kawiarnia stylowa, jaka socjeta była tu, tam. A więc też bardzo wiele wiadomości uzyskiwałam bezpośrednio od różnych respondentów. Ta praca zaangażowała mnie całkowicie, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy ta książka była dla mnie całym światem. Bez dwóch zdań widać to w książce: i lekkie pióro, i bardzo dużo pracy włożonej w pozyskiwanie źródeł. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to praca oparta na ludzkiej pamięci. Relacje są skonfrontowane z dużą ilością źródeł historycznych pozyskanych w kilku archiwach. Zawsze te relacje bezpośrednio konfrontuję ze źródłami pisanymi, czyli z takimi klasycznymi źródłami historycznymi, jak archiwaliami. Byłam w kilku archiwach, poza tym długo bardzo pracowałam w gdańskim IPN-ie, gdzie udało mi się ściągnąć materiały z całej Polski, bo tak na szczęście działa IPN, że no nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, żeby ich archiwalia zobaczyć, tylko albo w formie papierowej, albo już w formie zdigitalizowanej one do mnie docierały, a więc rzeczywiście to były też lata pracy z archiwaliami, z prasą, której też bogate zbiory miałam w archiwum domowym, no, z bardzo wieloma kategoriami źródeł. Rozumiem. Czy to jest koniec z PRL-em? Czy ma Pani jakieś pomysły na przyszłe badania? Nie, bo nawet wczoraj otrzymałam pewną propozycję, o której na razie jeszcze nie mogę mówić, bo nie jest absolutnie pewna. Natomiast no, znowu dotyczyłaby ona PRL-u i to propozycję wydawniczą. Natomiast książka, nad którą teraz pracuję, również PRL-u dotyczy. Ma nosić tytuł Fauna PRL-u i ma być opowieścią o trzech gatunkach zwierząt, które odegrały bardzo ważną rolę może bardziej w propagandzie niż rzeczywiście w gospodarce polskiej tamtego okresu. Te zwierzęta to po pierwsze stonka ziemniaczana, bo myślę, że każdy na to hasło już strzyże uszami i wie, o co chodzi. Wie, jak wielkim wrogiem byli nie tylko imperialiści, Amerykanie, ale również stonka ziemniaczana, która była przez nich zrzucana z samolotów. Oczywiście dla niewtajemniczonych w tym zdaniu była ironia. To oczywiście przekaz propagandowy, który nie udało mi się go potwierdzić źródłowo. Drugim takim zwierzęciem jest pewien antarktyczny skorupiak, kryl, który miał uratować polską gospodarkę białkową w czasach Gierka. Kryl, który stał się prawdziwą legendą tamtych lat, który widniał w wielu nagłówkach gazetowych i w wielu publikacjach, był takim naczelnym hasłem tamtego czasu. I kryl, którego ja doskonale pamiętam jeszcze z dzieciństwa, z lat 80., który też w tych głodnych latach miał być nadzieją na lepszą przyszłość. No a trzecie zwierzę jest zdecydowanie większe od tych dwóch pozostałych, to żubroń, czyli hybryda żubra i krowy. Trwały od drugiej połowy lat 50. w Polsce eksperymenty
taką przemysłową już hodowlą żubroni, które no znowu miały uratować rynek mięsny, miały dać Polakom tego niezbędnego białka, którego przez cały okres PRL-u nam bardzo brakowało. Zdecydowanie są to ciekawi bohaterowie PRL-u. Czy możemy jeszcze prosić naszych słuchaczy o pomoc w pani pracy poprzez przesyłanie swoich relacji? No, w zasadzie to już jest gotowe. Zebrałam Nawet sporo opinii na temat i kryla, i żubronia. Żubroni okazał się dużo mniej znanym zwierzęciem, dużo słabiej zapamiętanym. I tak zresztą mówią też sami hodowcy tego żubronia, z którymi robiłam wywiady w Białowieży, na Mazurach, w Popielnie. Rzeczywiście ta machina propagandowa nie działała tak mocno jak w przypadku kryla. I stonki oczywiście, ale stonka była wrogiem. Także na pewno wciąż zachęcam słuchaczy do kontaktu. Być może odkryje się jakieś kolejne zapomniane źródło historyczne. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę oraz zapraszam do kolejnych spotkań z podcastem Strike by Science. Bardzo Państwu dziękuję i dziękuję organizatorom za możliwość przybycia do Wiednia. Pozdrawiam całą Polonię.